Cześć, w kolejnym odcinku ponownie AK Signum. Cewka 14 kHz, 7 kHz niestety nie radziła sobie na śmietnisku w przypadku żelaza. AK produkuje świetne urządzenia, jeśli chodzi o audio i pewne pomysły, takie jak hodograf, czy rozdzielenie i praca w trybie mieszanym. Natomiast no niestety urządzenia sobie kompletnie nie radzą, jeśli chodzi o duże zaśmiecenie. Świetne są do lasu, na małe zaśmiecenie, mają świetne opisujące audio, bardzo szczegółowe, można wiele niuansów z tego audio wyczytać. Niestety problemem jest fakt taki, że przy niskiej cewce, tej fabrycznej 7 kHz, trudno się separuje obiekty i urządzenie jest bardzo płytkie i nie radzi sobie przy dużej ilości żelaza, nie sygnalizuje dobrze obiektów i po prostu często dużo rzeczy pomijamy. Kolega z Golden Maskiem, który szedł za mną, wyciągał masę fantów. Postaram się teraz przetestować urządzenie z 14 kHz cewką Marsa, snajperką 9,5 cala na programie MM, czyli takim programie z algorytmem do śmieci, bo tu mamy duże zaśmiecenie. Zobaczymy, jak na takim polu to urządzenie po prostu będzie sobie radziło. Miłego oglądania. Piszcie pod filmem, co o tym sądzicie. Zaczynamy od uruchomienia. Ok, to są ustawienia w tym momencie fabryczne. Ja postaram się po prostu, program trzeci, ja postaram się wybrać sobie program numer 2. Pierwszy to jest ekonomiczny, to jest, teraz jest włączony tryb turbo, ja sobie tryb turbo oczywiście wyłączę. Chwila, moment, muszę poprzełączać wszystkie opcje, dobra. Już tryb turbo jest wyłączony. Teraz znajdę pinpointem czyste miejsce. No, wygląda, że tu jest w miarę czysto i spróbujemy skalibrować do gruntu. Ok, udało się, prosta linia. Zaczynamy poszukiwania. AK jest ciężka do kalibracji. Czasami jest ciężko osiągnąć dobry efekt. Tu akurat było puste miejsce. Teraz kolejna rzecz. Sprawdzę, jak mam parametry ustawione. RTO, real tone, RT, real tone to jest tryb pseudostatyczny, ST to single tone, to jest odpowiadający za dynamiczny. Zobaczmy, jakie mamy wartości. To mam na 13, myślę, że 12 będzie, 11 będzie ok. Tutaj mam 8. Zobaczmy, jaka jest maksymalna wartość. Ok, 9, ustawmy na 8. Myślę, że jeszcze raz można sprawdzić, jakie są ustawienia jeszcze w dodatkowym menu detect. Zobaczmy, jaki jest gain. Gain jest na 4 ustawiony dla tego programu. Zostawmy taki. Może jeszcze zajrzyjmy bardziej zaawansowane ustawienia. Bo może będzie można na przykład coś jeszcze przestawić tutaj z takich ustawień. Ok, RTST. Ten tryb zostawiamy. To jest tryb mieszany. No to muszę wybrać chyba ustawienia zaawansowane i w ustawieniach zaawansowanych zobaczyć, jaka jest prędkość jeszcze odświeżania tutaj dla trybu MM, bo to też ma niebagatelne znaczenie. Jak widzicie, jest dość duża komplikacja tego menu. Tak to sobie wymyślono, nie jest to ergonomiczne w ogóle. Ok, duration ST to jest opóźnienie, MM jest ustawione na 3. Dobrze, zobaczmy, jaka może być maksymalna wartość tego trybu. 7 i 3. Ja myślę, że spokojnie, im większa wartość, lepsze odświeżanie, mniejsza gorsze, ale większa głębokość. Zostawmy na 3, myślę, że będzie ok. Przy tej wielkości cewki powinno być w porządku, reszta jest w porządku. Jeszcze raz sprawdźmy kalibrację do gruntu. Jest ok, idealna prosta linia. Zaczynam poszukiwania. I pierwszy sygnał, coś na wierzchu, prosta linia 45, no zobaczmy, co to jest. No i to jest jakiś kawałek blaszki śmiecia albo elektrośmiecia, także tym razem nie było sukcesu, to był śmieć powierzchniowy. Zobaczymy, jak dalej będzie sobie radziło urządzenie z separacją, czy dwa obiekty będzie na przykład rozdzielało. Zobaczcie, tu śmieć, pętla hodografu. Zupełnie nietrafiony przedmiot, żelazo. Zawija w obie strony, nawet nie ma co algorytmu do sprawdzania uruchamiać. Możemy użyć algorytmu sprawdzającego. Oczywiście muszą być wszystkie okienka wyłączone w tym momencie. Chwila, moment, o. S, to jest sprawdzający. Zobaczcie,
ewidentnie już na żelazo teraz wali. Wyłączamy S, powraca do M. To jest algorytm, który pozwala sprawdzanie, ja pokazywałem go w poprzednich filmach, pozwala na sprawdzanie przedmiotu, czy on nie leży na końcu skali i nie przebija na żelazo po prostu. Słychać ze statyka, że to jest mały przedmiot, zobaczcie, 30, słaby sygnał, albo coś małego, albo głęboko, równy hodograf, 43-45, no ciekawostka w tym momencie, nie zmienia się. Namierzamy. Wykopiemy to. No i znalezisko powierzchniowe, czyli typowa blaszka. Zero atrakcji jakichkolwiek, ale no też powierzchniowo, też płytko. Nie było umieszczone głęboko. Problem mam ostatnio z aką taki po cewce 7 kHz, że nie mogę żadnych głębokich rzeczy w zasadzie poza 15-20 cm maksymalnie znaleźć, więc będę musiał po prostu popracować tą cewką. Ewentualnie zaraz spróbuję przestawić gain na większą wartość, na przykład na 7 i zobaczyć, czy na 7 jeszcze raz skalibrować, czy się w ogóle skalibruje do gruntu i zobaczyć, czy to będzie dla mnie funkcjonowało. Co ciekawe, jestem pod słupem wysokiego napięcia w tej chwili i nie ma zakłóceń. Bardziej Golden Mask ostatnio zakłócał. Kolega nawet jest z Vistą Smartem niedaleko, jak widzicie. Także nie ma problemu z zakłóceniami od linii wysokiego napięcia. Tylko mam niski gain, bo 4 i nie wiem, czy przypadkiem nie zwiększyć w tym momencie go na przykład na 7 albo na 6, ale to zobaczymy dalej, jak będzie z poszukiwaniami. W tym momencie zakłóceń specjalnych urządzenie po prostu nie generuje. Ciekawy sygnał, ledwo słyszalny w tym momencie. Ja jeszcze sobie zobaczę, jaką mam głośność ustawioną, bo coś mi się wydaje, że nie no 9 maksymalną. Zobaczcie, cichutko, ale 53. Słabo się namierza, no nie wiem, zobaczymy. No taka blaszka w głębokości pinpointera, więc tylko, że ona była dość cicho sygnalizowana. To mnie przekonuje o tym, że można byłoby ten gain troszkę podnieść, ale jeszcze chwilę pochodzę na niższych ustawieniach, bo nie łapię zakłóceń. Naprawdę ten wykrywacz w tym ustawieniu pracuje naprawdę bardzo gładko. Skorzystam z tej gładkiej pracy, jeśli nic nie będę znajdował, to po prostu myślę, że ze 4 gain przestawię na przykład na 6 i zobaczę, jaki będzie efekt. Kolejny słaby sygnał, w zasadzie 60-50 przy samej skali skacze. Uruchommy opcję turbo, czyli to jest zwiększenie napięcia na samej cewce. No zdecydowanie lepiej. 52. Spróbuję wykopać ten sygnał. Taki mały kawałek blaszki. Ale też był jasno sygnalizowany. Wydaje mi się, że jednak gain jest za niski. Przestawiam go i próbuję skalibrować do gruntu. Detect settings. Przestawmy na gain wyższy. Teraz było 4. Zróbmy sobie z tego 6. Zobaczmy, jaki będzie tego efekt. Turbo można wyłączyć oczywiście, bo nie jest do niczego potrzebne. Szukam czystego miejsca. No niestety. No już teraz będzie ciężej skalibrować. Widać po tym gainie. O, tu jest czysto. Do góry cewka. No, powiedzmy, że efekt był kiepski. Jeszcze raz. Nie kalibruje się w tym momencie. Jak widzicie, podniesienie gain spowodowało problem z kalibracją tego urządzenia. Urządzenie pod tym względem jest bardzo chimeryczne. Poszukam czystego miejsca i jeszcze raz spróbuję skalibrować. No i nie mogę skalibrować urządzenia do gruntu. Mam z tym poważny problem. Nie chcę się skalibrować, obniżyłem już wszystkie parametry. Jak widzicie, kalibracja nie przebiega poprawnie. Jest z tym walka, szukam czystego miejsca, nie działa to. To jest właśnie AK, pojawiły się jakieś zakłócenia. Patrzcie, czysto jest teoretycznie pod cewką. Podnoszę do góry, opuszczam. Powiedzmy, ale to nie jest dobra kalibracja. Zobaczymy, jak się na tym będzie zachowywał. Okay. Użyję trybu turbo. Myślę, że dodatkowe napięcie na cewce spowoduje, że urządzenie będzie nieco głębsze. Szybciej będzie oczywiście bateria się zużywała.
Tylko to nie jest ten program w tym momencie. A, przepraszam, przełączyłem sobie na ekonomiczny. Teraz pojawiła się literka T. Jestem na turbo. Średnio skalibrowany do gruntu, jakby nie rzec kiepsko, to jest problem tych wykrywaczy. Raz się dają skalibrować, raz nie. To jest bolączka. Tak jak widać, urządzenie jest naprawdę bardzo ciekawe, jeśli chodzi o audio. No niestety, jeśli chodzi o pewne inne rozwiązania, nie do końca dopracowane. Wiele rzeczy można mu wybaczyć, ale wiele też zarzucić. Szukamy dalej. Skaczący sygnał. No spróbuję wykopać to, ale widać po pętli, że to raczej nie będzie nic interesującego. Chociaż może to opcja turbo też powodować, że ten hodograf nie będzie dokładny. Kawałek ołowiu. Kalibracja niestety nie jest dobra, dlatego że on leżał na wierzchu, a on dawał taki sobie sygnał. Muszę spróbować jeszcze raz skalibrować urządzenie, wyjdę z trybu turbo i będę próbował do skutka, aż mi się uda. To mi zagwarantuje, to jest podstawa w tym urządzeniu, żeby w ogóle ono poprawnie pracowało. No i udało się poprawnie skalibrować, jest ok teraz. Zobaczymy w trybie turbo z tym algorytmem MM na śmieci, szukam dalej. Powinienem się przełączyć na zwykły program, ale wiem, że zwykły program sobie nie radzi, chociaż jest zdecydowanie głębszy i to od razu widać. Nie trzeba go podkręcać, większy gain ma fabrycznie, ten ma 4, a program numer 3 już gain ma 7. Także da się załapać, o co chodzi z tym urządzeniem, ono jest do opanowania. Myślę, że to jest dla ludzi, którzy szukają militarki czy jakichś artefaktów w lesie i chcą lepiej separować te duże znaleziska, ale małe także. Dobre urządzenie, nie rzekłbym nawet bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość dźwięku i identyfikację. Natomiast ma szereg wad, jak to w przypadku Aki, które nie zostały dopracowane. Zabrali się za nowego intronika, nie skończyli tego, co mają. Dziwne to podejście, dla mnie troszkę niezrozumiałe, ale no tak Rosjanie funkcjonują z pewnymi rzeczami. Może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. 85. Załamuje się i skacze na różne strony. No zobaczmy. Ja myślę, że to będzie śmieć. Tak, nawet jest nie do namierzenia w tej chwili. Albo coś głęboko. Zobaczymy. No i kawałek takiego skorodowanego żelaza. Ale przeszukam ten dołek, bo mam wrażenie, że jeszcze coś może być po prostu w środku. Aż mi się nie chce wierzyć. Proszę, tu z boku jest sygnał 84, albo bardzo nisko, więc też jest szansa, że to może być żelazo. Coś jest z boku, jeszcze sprawdzę to miejsce. No i na nowej cewce jest nieco lepiej. Rozseparowany jakiś taki kawałek takiego koloru. Ciężko stwierdzić, co to było, to jest chyba już bez znaczenia w tej chwili, absolutnie. Ale rzeczywiście, no rzeczy obok siebie w dwóch dołkach na szerokości 20 cm ta cewka dała sobie z tym radę. Nic nie znalazłem na razie wartościowego, bardziej interesuje mnie samo działanie urządzenia i jego po prostu zachowanie, taki behawioryzm w terenie, żeby zrozumieć, co inżynierowie mieli na myśli, budując to urządzenie. Ja, tak jak powtarzam wam często, to jest firma AKA, jest bardzo ciekawą firmą, no ale niestety póki nie poprawią pewnej organizacji pracy w środku i podejścia do klienta, to ta firma nie jest firmą, która mogłaby coś zmienić na rynku. Natomiast no, myślę, że to są zaprzepaszczone szanse, bo ludzie, którzy za tym stali, pomysłodawcy, naprawdę są nieźli. Podobno też Fortunę robił ten sam człowiek. Fortuna jest bardzo udanym urządzeniem. Nie ma ergonomii, jest już wersja Pro jest ok, prosta, ale poprzednie modele były ciężkie do opanowania, jeśli chodzi o przyciski, przełączanie, zrozumienie funkcji. Natomiast efekty, jakie były w polu, za te pieniądze nieosiągalne w żadnym innym urządzeniu. No tu obiecujący sygnał. 67. No zobaczmy. No niestety, koniec radości. Ten obiecujący sygnał to piękna puszeczka. W zasadzie na 5 cm szukam dalej. Drobne rzeczy nie stanowią problemu, zwłaszcza przy 14 kHz. To jest naprawdę maleńki jakiś taki kawałek i on jest wyraźnie sygnalizowany. Natomiast jest tu straszny śmietnik, jak wszędzie tutaj w okolicy, i znalezienie tutaj czegoś wartościowego po tylu latach poszukiwań orki i zniszczeń, które zostały zrobione przez rolników. No bo taka jest prawda też, że
zostało wszystko przeorane, zniszczenia, no uprawiali swoją ziemię, to nie są może zniszczenia, źle to powiedziałem. No ciężko jest znaleźć już coś, co jest, co daje pewny, ładny, gładki sygnał na monetę. To już jest naprawdę rzadkość tutaj, w tych terenach. 58 gładko stoi, 65-76. Bardzo ciekawy sygnał, to warto jest sprawdzić. I koniec radości, przychodzi rzeczywistość. Jakiś kapselek może od bezpiecznika starego typu, aluminiowy, leżał na wierzchu. Kształt w miarę jednorodny, stąd taki ładny hodograf. Sprawdzę to jeszcze raz, ten dołek i idę dalej. Pierwsza radosna chwila w dzisiejszym dniu. Aluminiak, 2 grosze bodajże. Trzeba byłoby oczyścić, ale już zjedzony jest zębem czasu. No zobaczymy, w każdym bądź razie pierwsza moneta, którą znalazłem w dniu dzisiejszym. Zobaczcie, jak fajne jest to rozwiązanie, jak statyk. Patrzcie, nie słychać statyka, słychać dynamik. Środek obiektu znajduje. Tak jak w pinpoincie. Coś płytko, 49-45. Podnoszę cewkę cisza, coś małego, wielkości monety prawdopodobnie. Ale audio jest super. I ten dźwięk na kolor jeszcze. To jest naprawdę rzecz, która mi się podoba. Chciałbym mieć to w innym urządzeniu. Z najbliższych rzeczy, które mi się kojarzy, to Nautilus. Zupełnie analogowe urządzenie. No i co to jest, piszcie pod filmem, bo nie mam bladego pojęcia. Nie jestem specjalistą od akurat tego elementu. Ciężko mi powiedzieć, co to jest, co to może być. Może ktoś się będzie orientował lepiej niż ja. Napiszcie na dole pod filmem. No i pierwsze ciekawe znalezisko dzisiejszego dnia. Wygląda to na jakiś stary guzik. Ciężko mi jest to teraz określić. Z tyłu jest pętelka. Tak, chyba jakiś ozdobny guzik. 19-18 wiek. Zobaczymy po wyczyszczeniu. Widać, że tu on był barwiony. No, trzeba będzie się temu dokładnie przyjrzeć. Może ktoś będzie coś na ten temat więcej wiedział. Poszukaliśmy trochę na tym programie MEM w wersji turbo. Nie jestem nim zachwycony, powiem szczerze. Może to kwestia jest cewki, może kwestia kalibracji. Spróbujmy jednak poszukać na standardowym programie, programie trzecim, który będzie głębszy od tego programu na pewno. RT ustawimy sobie powiedzmy na 12, a ST to mamy, ST mamy na 12. RT mamy na powiedzmy 8. Ok, zobaczmy, jaki jest jeszcze gain. Gain jest na 7. Ok, nie ruszam na razie kalibracji do gruntu. Jak się będzie coś krzaczyło, to będę się o to martwił i jeszcze raz skalibruję. Powinno się po takiej operacji przekalibrować do gruntu. Pamiętacie z poprzednich moich filmów żelazo? Jest świetnie sygnalizowane i z aką tego żelaza nie nakopiecie się dużo. Praktycznie wcale. To jest jeden też z niewielu wykrywaczy, który z żelazem sobie świetnie radzi. No ale niestety na śmietniku już jest nieco gorzej. Trzeba wolniej przemiatać, troszkę poprzestawiać sprzęt. Wróciłem do standardowego ustawienia, które jest głębsze, ale ze śmieciami będzie i z maskowaniem będzie sobie gorzej radził. Będziemy za pomocą algorytmu ST sprawdzać. Proszę. Łączymy STF-a. Jest. Cały czas jest na kolor twardo, ale coś na wierzchu moim zdaniem. Ale trzeba spróbować to wykopać. Zobaczymy, z jakiej głębokości będzie teraz po zmianie programu. Znalezisko. Ewidentnie jakiś kawałek. Jakiś mosiąc. Nie, może mieć. Ciężko wyczuć teraz. To jest blaszka złożona na pół. No ale to było powierzchniowe znalezisko. Chciałbym coś wykopać głębiej z tym urządzeniem. Możliwe, że warunki na to nie pozwolą, bo to jest przeorane pole, ale będziemy próbowali do skutku. No i kolejne znalezisko. Podejrzewam, że jest to koperta od zegarka, bo tak to wygląda. Prawdopodobnie coś w tym stylu, albo jakiś dekielek ozdobny od czegoś. Nie jest to na pewno rzecz jakaś wyjątkowa, ale to wygląda ciekawie. Wyskakuje na dół, odgarniemy trochę ziemię. Trzydzieści
6-6-8, coś cienkiego w granicach folii. Ok, wykopmy. Odwieczne pytanie, czy orzeł jest w koronie, czy nie jest w koronie. Z tyłu jest pętelka. To był guzik, też w miarę płytko, wszystko około 10-5 cm. Szału nie ma, stan też nie jest jakiś wspaniały. Zobaczmy, co mogę dalej znaleźć. To się zaczęło pojawiać, wygląda na jakiś śmietnik trafiłem w tej chwili. I kolejny perel. Aluminiowy. I to jest ewidentny śmietnik po prostu. Za mną poszukiwania zakon Signum. Zmieniona cewka 14 kHz. Generalnie miało być lepiej, jest nieźle, natomiast ja się utwierdzam w tym, że to nie jest wykrywacz na totalne śmietniska. On się do tego po prostu nie nadaje, nie radzi sobie z tym kompletnie. Jak się zaczyna zupełny śmietnik, to on po prostu traci możliwość separacji, traci na osiągach. Natomiast jeśli chodzi o sygnalizację audio i to wszystko, to jest naprawdę rewelacja. Powiem to po raz tysięczny. Naprawdę kawał dobrej roboty wykonany. Jeśli chodzimy po lasach, jeśli chodzimy po miejscach, gdzie mamy niewielką ilość takich zaśmieceń, typu, nie wiem, śmietniczków, które zostały, śmietnik, które zostały wysypane przez jakichś różnych ludzi i nie musimy walczyć z żelazem, z koksem, to rzeczywiście ten wykrywacz zdradzi sobie świetnie. Takie Argo Ene pokonuje ten wykrywacz na śmietniku bez żadnego problemu. I to jest powód, dlaczego ten wykrywacz był tak mocno broniony przez kolegów na forum AKI. Oni dobrze sobie z tego zdają sprawę, że tutaj problem z separacją jest naprawdę poważny. Taka Fortuna radzi sobie zdecydowanie lepiej. Nie ma porównania najmniejszego, lepiej separuje. I jeśli rzeczywiście AKA odrobiłaby tutaj lekcję pod tym względem i zrobiła tak oprogramowanie i urządzenie, że radziłoby sobie one świetnie ze śmieciami, no to naprawdę byłby to przebój. Ale niestety nie jest. Cena jest za wysoka, cena jest po prostu przesadzona. Ja myślę, że to urządzenie w tym zestawie jest zdecydowanie mniej warte, jakbyśmy mieli go ogólnie oceniać. Natomiast jeśli patrząc ze strony lasu, szukania militariów czy drobnych rzeczy i koloru i takiej identyfikacji na terenie, w którym nie ma dużego zaśmiecenia, są małe i większe przedmioty, to urządzenie radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Dlaczego? Audio opisuje świetnie przedmioty. Słyszymy w tym trybie mieszanym, jaka jest wielkość przedmiotu. Tak jak w Nautiliusie, tak jak w Spektrze, tak jak w pseudotrybach mieszanych, na przykład z Rutusa, już mamy wyobrażenie na temat przedmiotu. Tylko w przypadku Rutusa to audio trybu dynamicznego jest zdecydowanie gorsze, mniej przyjemne dla ucha i mniej opisujące. Tutaj jest nieco lepiej, chociaż to audio też nie jest rewelacyjne. Można zmieniać tryby. Mówię o trybie oczywiście dynamicznym, o tym piknięciu, bipnięciu takim, mówiąc kolokwialnie. Natomiast statyk dobrze działa, hodograf sprawuje się świetnie, daje dużo informacji na temat zalegania przedmiotu, czy to jest przedmiot żelazny, czy nie. Także kogoś, kto szuka na przykład jakichś starych klamer, jakichś reliktów, relikciarzy, monet, to urządzenie będzie dobre na terenie, w którym nie ma dużej kondensacji śmieci. I rzeczywiście AKA sprawdzi się tutaj świetnie, jeszcze dodając do tego w wersji Deep dużą cewkę, można naprawdę głęboko szukać rzeczy. Oczywiście jest to problematyczne pod tym względem, że to wymaga pewnego opanowania menu. I tak jak w przypadku pierwszej Fortuny, no jest to zrobione nieergonomicznie. Tutaj nie spotkacie, tak jak w Minelabie, White'sie czy w Garecie, prostych rozwiązań, czy nawet jak w Rutusie, bo Rutusa można spokojnie tutaj przytoczyć, tylko macie menu pewne rzeczy, które wymagają jednak sporego nakładu czasu. Ja myślę, że AKA, tak jak Sorex i Signum, to są urządzenia, które po poznaniu dają naprawdę przewagę nad innymi urządzeniami w terenie niezaśmieconym, bo w terenie zaśmieconym nie wiem, jak sobie radzi Sorex, ale akurat Signum moim zdaniem trzeba powoli przemiatać, da się szukać, natomiast to urządzenie sporo straci, trzeba rozumieć. Oczywiście jest jeszcze możliwość żonglowania tym trybem do śmieci, ale niestety ten tryb do śmieci, algorytm MM, który pozwala szukać właśnie na śmietniskach, ma niższy gain. I to jest cały numer, o którym chłopcy z forum AKI nie wspominają, że w przypadku trybu zwykłego, w którym chodzimy po czystych miejscach, gain jest ustawiony fabrycznie na 7, a w przypadku algorytmu MM na śmieci, na pola, na 4. Czyli urządzenie już jest płytsze. O tym się powinno wspomnieć, że urządzenie jest płytsze w tym trybie, to jest pierwsza sprawa. Problem jest jeszcze z kalibracją do gruntu.
Musicie znaleźć naprawdę czyste miejsce i AK jest urządzeniem, które się naprawdę ciężko kalibruje. To nie jest rutusik, którym naciskacie przycisk, tam pompniecie i on piknie i już wszystko jest skalibrowane i w ogóle nie ma problemu. Tu musicie przyłożyć się do tego, żeby linia była prosta i żeby w odpowiednim czasie, w odpowiednim opóźnieniem opuścić wykrywacz, żeby on piknął nad glebą. Nie możecie opuścić go za nisko, nie możecie trzymać za wysoko, jak piknie w powietrzu, to jest źle. Możecie manualnie to korygować, ale to jest kiepsko zrobione, to jest niedopracowane w tym momencie. Oczywiście da się z tym żyć, jak ktoś rozumie, ktoś jest cierpliwy, ma już jakieś doświadczenie, to ogarnie to urządzenie i takie Signum będzie naprawdę dobrą bronią w porównaniu z Garrettami, innymi prostymi Whitesami. Naprawdę będzie dawało bardzo dużo informacji. Nawet w porównaniu z Rutusem audio jest zdecydowanie lepsze i ten tryb mieszany jest bardziej dopracowany. Także myślę, że jeśli chodzi o właścicieli Signum, komu takie urządzenie polecić? Jeśli chodzi ktoś po lasach, po starych na przykład willach rzymskich, czy takich terenach, gdzie może znajdować tego typu artefakty, to jest to urządzenie dla niego. Ono jest rzeczywiście, będzie wtedy głębsze na takie rzeczy i będzie dość precyzyjnie opisywało znaleziska. Będzie wymagało większego przyzwyczajenia, opanowania. W trybie deep możemy założyć 3 kHz cewkę i szukać rzeczy na głębokościach 1,5-2 metrów. To jest niesamowite. Oczywiście trzeba przemiatać odpowiednio, czy odpowiednio ustawić parametry wielkości przedmiotu i odświeżania. To są prowadzić równolegle do gruntu. To są naprawdę niuanse, których trzeba się nauczyć. To nie jest intuicyjne urządzenie. To nie jest intuicyjne urządzenie. Musicie o tym zapamiętać, że Signum to nie jest urządzenie, które wyjmujecie z pudełka, tak jak na przykład Macro Cruisera, naciskacie włącznik i szukacie i jest super. Tak to urządzenie nie będzie Wam działało na pewno. Ja polecam to urządzenie ludziom, którzy już mają doświadczenie. Na pierwszy wykrywacz uważam, że to jest zły pomysł, absolutnie nie wchodzi w grę. To nie jest Rutus, to nie jest Garrett, to nie jest White z prostych urządzeń, które można w chwilę, moment opanować, miesiąc, dwa, już jestem, wiemy wszystko. Tutaj jest to nieergonomicznie, kiepsko rozwiązane pod tym względem i zanim się połapiemy, jak te rzeczy są ze sobą powiązane, podczytamy na ten temat, jak to wpływa na jedna funkcja, na drugą funkcję, to niestety zajmie nam to sporo czasu. To jest duży chaos. Pamiętajcie, jak ci, co mają Etraka albo CTX-a, wiedzą, że problem z filtrami tam to był jak w komiksie, wszystko jest uproszczone, ponazywane. Zawsze były dylematy, czy na przykład recovery deep, czyli poszukiwanie na deep, włączyć na on, ale czy recovery fast, czyli na szybkie przemiatanie, lepsza separacja, czy włączyć na on. Tak samo można było wybierać, jaka jest ilość śmieci. I to było bardzo proste na suwaczkach, na przełącznikach, te opcje do wybrania, ale nikt nie wiedział, czy można na przykład obie włączyć opcję na on i tak dalej. A tu sobie wyobraźcie, że macie tego dwa razy więcej, to nie jest tak opisane, nie jest przejrzyste, w różnych menu, rozrzucone po prostu, jeszcze jest menu ekspert i ciężko jest się połapać, trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu, ale ja myślę, że w rękach profesjonalisty to urządzenie będzie naprawdę świetnie działało. Myślę, że Rosjanie się zorientowali, że Intronic jest dobrym następstwem i tak naprawdę moim zdaniem Intronic to jest poprawione Signum. To jest to, czego nie zrobili w czasie z Signum, robią Intronika. No niestety Intronik miał się pokazać na wiosnę, nie udało się. Cena jest w zasadzie do tej pory do końca niejasna, nie wiadomo jaka będzie naprawdę. Myślę, że urządzenia firmy AK powinny być zdecydowanie tańsze w tym momencie i tak jak mówiłem wielokrotnie, powtarzam do znudzenia i żygania, AK powinna się przyłożyć jednak do customer supportu, czyli pomagania klientom, wziąć sobie jakiś beta testerów i dopracowywać to urządzenie. Na chwilę obecną nie widzę szans dla nich i miejsca na rynku dla nich po prostu z ich konstrukcjami. To jest mało prawdopodobne, że im się udało przy tym, jak podchodzą do tego wszystkiego. Ale start mieli niezły. Myślę, że to jest jedna z niewielu firm, która miała szansę, a może i z wielu nawet, źle powiedziałem, która miała szansę naprawdę zaistnieć na rynku, zrobić ciekawe urządzenia, ale no niestety chłopcy polegli. Także takie jest moje zdanie na ten temat.